Z Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, 72, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierza. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Każdy wierzący w Chrystusa jest posłany po to, by nie przejść mimo tych, którzy potrzebują Bożego uzdrowienia. Dużo jest ludzi, którzy pragną, wręcz łakną spojrzenia, zrozumienia, współczucia drugiej osoby. Ile jest serc cierpiących kryzysami w rodzinie, samotnością, niezrozumieniem? Ile takich osób spotykamy w naszym codziennym życiu? Problem jest w tym, że mało dostrzega tych cierpiących. Dlaczego? Bo są skupieni na swoich trudnościach. Tak, my, którzy poszliśmy za Panem, też mamy podgórkę, też mamy swoje doły, upadki, cierpienia, trudności. Ale pomimo tego Jezus nas wysyła, przypominając nam, że nie musimy troszczyć się o sandały, trzosy, bo po naszej stronie jest Ojciec. Jeżeli my zatroszczymy się o innych, to Bóg zatroszczy się też i o nas. Potrzeba nieustannie wychodzić, iść, by nie zatrzymać się nad sobą, by nie uczynić siebie centrum świata. Iść, by nie uczynić ze swoich porażek, cierpień, sens naszego życia. Kto wychodzi ku innym, uczy się tym samym uzdrawiać siebie od ciągłego smutku, od pesymistycznego spojrzenia na swoje życie, od pokusy spoglądania tylko na siebie.